Dobry wieczór, ja się nazywam Grzegorz Chlasta, jestem dyrektorem programu Radia dla Ciebie. Witam Państwa przy odbiornikach radiowych, na urządzeniach mobilnych, ale też przed ekranami właśnie, na których można koncert oglądać, bo kwarantanna Hi-Fi jest transmitowana na naszej stronie internetowej i też na naszym kanale YouTube. Dzisiaj wieczór jazzowy. Bardzo miło jest mi tutaj spotkać się w imieniu Państwa, powitać Filip Wojciechowski, znakomity pianista. Dobry wieczór. I Paweł Pańta, znakomity kontrabasista, ale też gitarzysta basowy. Od czasu do czasu też. Już spotykamy się nie po raz pierwszy w studiu Radia dla Ciebie. Jest nam tym bardziej miło, że panowie przyjęli nasze zaproszenie. No i panowie są takim fenomenem, dlatego że z ogromnym powodzeniem, włącznie z nagrodą Grammy i innymi nagrodami, grają jazz i muzykę klasyczną. To jedno z drugim czasem ludziom zgrzyta, a wam idzie w parze. Dokładnie tak. I powiem tylko tyle, że wszyscy wielcy, wspaniali kompozytorzy muzyki klasycznej byli znakomitymi improwizatorami, komponowali nawet swoje utwory w procesie improwizacji. Także te dwa na pozór odmienne gatunki muzyczne bardzo się z sobą zazębiają i nawzajem inspirują. A kiedy pan odpoczywa? Kiedy gra jazz czy muzykę klasyczną? Obydwa te gatunki sztuk są mi bliskie mojemu sercu i cieszę się zarówno z grania muzyki jazzowej, jak i muzyki klasycznej. A pan, panie Filipie? Tak samo, tutaj. I właśnie się pod słowami Pawła. Cały czas odpoczywacie. No zazdroszczę. Odpoczywanie to może jest za duże słowo, ale no jest to, granie klasyki jest zupełnie intensywnym przeżyciem i wymaga troszeczkę innego skupienia jednak. Mamy z Filipem duet, gdzie gramy wspólnie klasyczne utwory, ja kontrabasowe, Filip swoje, plus Filip mnie akompaniuje w dziełach Bottesiniego czy Schuberta. I to wymaga jednak nie aż takiego swobodnego podejścia, choć muzyka klasyczna też kocha swobodę. To, co dzieje się w sercu, to już jest nasza sprawa, ale słuchacze mają czuć się zrelaksowani i o to nam chodzi. I ostatnie pytanie, uprzedzające nieco bieg wypadków. Czy Bachowi spodobałby się jazz? Na pewno, gdyż dla mnie, zresztą dla nas muzyków, to był jeden z największych jazzmenów, który w ogóle na tej planecie się pojawił, gdyż potrafił improwizować na każdy temat, tworzyć polifoniczne fugi wielogłosowe. To była arcysztuka i dlatego ja go nazywam największym jazzmenem wszechczasów. Przede wszystkim Bach co tydzień komponował kantatę. Także wyobraźmy sobie ten cykl produkcji, tak. że musiał napisać między 10 a 15 minut muzyki, musiał zrobić próbę z muzykami i co tydzień ją w niedzielę przedstawić w kościele w Lipsku. Około 600, także, 600, nie, 200, 600, ponad 200 kantat, tak. Największy problem miał chyba ze kompletowaniem chórzystów, bo oni nie byli takimi grzecznymi do końca chłopcami, ale jakoś mu się udawało. Mam taką propozycję, zacznijmy od Bacha. Bardzo mi się ta propozycja podoba. Thank you.
Tak, i to był, drodzy państwo, Bach w mojej jazzowej wersji. A teraz chcielibyśmy kontynuować z muzyką wielkich mistrzów i zagramy utwór Beethovena. Będzie to trzecia część koncertu C-moll op. 37, a mianowicie Rondo. Ten koncert wykonywałem w czasie moich studiów w klasie profesor Bronisławy Kawalla i od razu ta trzecia część wzbudziła we mnie właśnie zainteresowanie takie, które otworzyło mi możliwość przeniesienia tej części na świat jazzu i w świat swingu. Także mam nadzieję, że to również słuchaczom się spodoba. A teraz czas na naszego wspaniałego Fryderyka Chopina.
razem z Pawłem w roku szopenowskim 2010 i wraz z Czarkiem Konradem nagraliśmy w trio płytę z muzyką Chopina. Polecamy oczywiście, jest na Spotify'u. A teraz zagramy pierwszy utwór, to będzie balada G-moll op. 23. I chciałbym tylko nadmienić słuchaczom, iż Chopin jako pierwszy w historii muzyki stworzył utwór w formie ballady. Nazwał swoją kompozycję balladą. Potem następni kompozytorzy przejęli tą formę po nim i napisał 4 ballady, a my zagramy dla państwa oczywiście impresję na temat tej ballady, jazzową impresję.
Pawle, może ty teraz zapowiesz następny utwór Chopina. O i tak. Dziękuję Filipowi za te wspólne lata grania Chopina. Dzisiaj próbowaliśmy sobie przypomnieć, kiedy zagraliśmy pierwszy koncert. I nie pamiętam, czy to był 97 czy 98 rok, ale był to na pewno koncert Filharmonii w Olsztynie. I tam po raz pierwszy mieliśmy okazję zaprezentować właśnie chopinowskie impresje by Filip Wojciechowski. Także mam ogromną przyjemność i cieszę się na tę naszą muzyczną podróż, która trwa już tyle lat i mam nadzieję, że nas zaprowadzi jeszcze do wielu wspaniałych rzeczy. Chyba Pawle 26 lat już. Tak, tylko 26. Tak. Zagramy teraz Mazurka D-dur, opus 33, numer 3. Przed Mazurkiem pozwolę sobie zagrać intro, w którym postaram się zacytować fragment mojego utworu pod tytułem W cieniu Moniuszki. Thank you.
No i to był Mazurek Dedur z brawurowym intro Pawła. A teraz, Pawle, przypomnij, co w kolejności widzisz. Przenosimy się do XX wieku. I gramy Gershwina. Do mistrza, który w genialny sposób łączył jazz. I gramy George'a Gershwina, proszę państwa. Z klasyczną. Tak, moje opracowanie jego przepięknego standardu, który kocham, zatytułowanego The Man I Love. I o Gershwinie można by mówić godzinami. Oczywiście to, że dzięki niemu muzyka klasyczna, jazzowa, zawitała pod strzechy filharmonii, bo połączył te gatunki, połączył jazz przepięknie z muzyką klasyczną, ale ja przytoczę jego wspaniałe słowa dotyczące życia. Kiedyś Gershwin powiedział, że życie wtedy jest piękne, pełnowymiarowe, gdy jest podobne do jazzu, gdy się w nim improwizuje.
I to był Gershwin, a teraz dla odmiany wypowiedź osobista, drodzy słuchacze, czyli zagramy teraz moją kompozycję. Będzie to utwór zatytułowany Ostatni walc. Ale na pewno to nie będzie ostatni walc w ogóle, jeśli chodzi o kompozycję Filipa. Ponieważ mam taką nadzieję. Tutaj zaraz może Filip się pochwali. Ostatnia płyta z Bobem Mincerem, zupełnie autorska, wszystkie kompozycje Filipa. I mam nadzieję, że na naszej nowej płycie w duecie, która niebawem też, mam nadzieję, trafi do Państwa, pojawią się jeszcze inne wyjątkowe kompozycje Filipa. Też mam taką nadzieję.
Drodzy Państwo, teraz zagramy utwór wspaniałego polskiego pianisty Władysława Szpilmana. Był on również dyrektorem Polskiego Radia. Wybitny kompozytor również muzyki lżejszej. Wiele piosenek stało się standardami, które skomponował. Napisał również koncertino na orkiestrę i fortepian. Pragnę też nadmienić, iż w Polskim Radiu to on jako ostatni zagrał utwory Fryderyka Chopina 23 września, gdy Warszawa już była bombardowana. No i to była ostatnia audycja, bo potem rozgłośnie została zbombardowana. Zagramy dla Państwa kompozycję Władysława Szpilmana, moją impresję na jego, na temat jego utworu Zakochani. Thank you.
Drodzy słuchacze, chcielibyśmy podziękować Radiu dla Ciebie za zaproszenie na ten wieczór. Ja już miałem drugi raz tą przyjemność wystąpić. Poprzednio grałem solo. Paweł również swoim triem, własnym synem, wystąpił też poprzednio. I chcielibyśmy zakończyć nasz koncert utworem pochodzącym z mojej najnowszej, naszej najnowszej płyty, na której gra również Cezary Konrad, mój brat, na Oskar Wojciechowski w jednym utworze, Gary Gutman na Fliegerhornie, Anna Maria Opek, no i mistrz Bob Mincer, który gra na 5 utworach. I zagramy utwór zatytułowany Blues Exercise, Blues for Bob Mincer. Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
Wojciechowski, Paweł Pańta. Pięknie dziękujemy. Jazzowa uczta. Jestem bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że państwo też się uraczyli. Gorąco. Za chwilę będzie woda. Państwu też bardzo dziękuję. Kwarantanna w Hi-Fi w Radiu dla Ciebie za tydzień w czwartek o tej samej porze po 18:00. Do wysłuchania i do zobaczenia na YouTubie i naszej stronie internetowej. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Również wiemy. Życzę państwu spokojnego wieczoru.